że ja też parę słów powiem przed dyskusją, co bardzo zachęcam jednak. Ja może parę słów, jak powstała ta książka, no bo to jest oczywiście, no to jest dosyć, to jest bardzo mała książka i powstała na podstawie trzech wykładów. Więc ja zostałem zaproszony przez Akademię w Gracu, żeby wygłosić tam trzy wykłady. Ja mogłem wybrać tematykę. To bardzo późno oni się zwrócili do mnie, więc ja wiedziałem, że ja jestem takim, tak zwanym, nutnakiem, tak, że ktoś im odpadł i oni musieli szybciutko znaleźć drugiego zastępcę. Więc no, to jest zawsze taka dosyć niewygodna sytuacja. Ja się zgodziłem, bo miałem już tą książkę w głowie, więc miałem te trzy wykłady w Gracu i potem z tych wykładów tam powstała ta książka i została wydawana w formie książkowej już. Temat oczywiście, no to może jeszcze coś powiem na temat tej książki. To jest książka, z jednej strony jest historyczna, ale też jest oczywiście, jak pani bardzo świetnie tutaj podkreślała, jest to książka bardzo prywatna też. Bo jest związana właśnie z historią moją własną i historią mojej rodziny. Bo tutaj oczywiście, jak ten temat skażonych krajobrazów, to można by też pisać z Ameryki Łacińskiej, czy z Azji, czy z Afryki, prawda? Aż ja to nie zrobię. Ja tutaj, więc to nie jest objęte w całości, prawda? Ta cała tematyka. To jest obszerna tematyka, to jest co dużo. Ja nie jestem historykiem ani Ameryki Łacińskiej, ani Afryki. I to mnie mało interesuje. Nie. Ja tylko opisuję te krajobrazy, które ja znam i które mają w pewnych wypadkach coś wspólnego z historią mojej rodziny. Bo na przykład tam w byłej Słowenii, skąd moja rodzina pochodzi, mój dziadek był myśliwym, był adwokatem swobody, był zapalonym myśliwym i miał tam chatę myśliwską. W bardzo pięknym lesie, który to tutaj jest bardzo piękny, taki dziki las, trochę jak Biała Wieża. Ja szukałem tą chatę, o której on bardzo często opowiada, jak tam fantastycznie było, prawda, jak on tam polował na wilki, na jelenie, tego szukałem. I znalazłem, chaty już nie znalazłem, ale znalazłem masowe groby. Na tym, dokładnie w tym miejscu, gdzie pewnie ta chata była, te chaty już nie było, są masowe groby. Rodzina moja pochodzi z takiej małej miejscowości, Laszko, dzisiaj się nazywa po słoweńsku. Kto jedzie do Słowenii i pije piwo, to ma duże szanse, że kupuje Laszko piwo. Prawda? Tam mają dużo browarni. Już wtedy mieli, jak Niemcy tam byli oczywiście. Niemcy też lubią piwo. I tam w Laszko tak samo, też masowe groby. Więc tam na Słowenii, skąd rodzina pochodzi, bardzo dużo jest. To nie są jakieś niemieckie groby, to już są partyzanckie groby. To jest 45 rok po wojnie już to partyzanci, komuniści załatwili tam tych swoich domobrańców, czy to jest czekistów, czy Ustaszy, czy Niemców. Więc to nie tylko chodzi o takie, gdzie ja mieszkam, tutaj dzisiaj jesteśmy sobie na wino. Czerwony, z Burmlach to słyszałem, prawda? Nie to Burmlach, Horeczowo. To jest blisko, ja tam mieszkam w Burmlach, ja stąd nie pochodzę. A gdzie ja kupuję wino, to nie w Horeczowo, tylko Tajczycy, to jest Syd Burmlach, Burmlach, prawda? Ja sądzę, że tam są lepsze. Horeczowo w porządku, bardzo dobre wino, ale tam my mamy lepsze. Tajczycy jest taka mała miejscowość, mała, naprawdę mała miejscowość. Jest taka ciekawa, aż piękny jest, pod granicą węgierską. Dokładnie 20 lat temu znaleziono tam masowy grób. W 1995 roku. Masowy grób rozcinano tam
nawet nie wiadomo, ile Żydów węgierskich. Już przed końcem wojny, prawda, prowadzono ich z Węgier do Austrii, potem pędzono ich do Mauthausen. Bardzo dużo ich rozcięło po drodze, prawda, którzy już nie zdążyli. 20 lat temu znaleźli. Ja dwa tygodnie temu miałem tam spotkanie w Dalszczycu, zostałem zaproszony przez burmistrza. Został znaleziony ten grób, tam stoi taki skromny pomnik, a ten burmistrz, młody chłopak, chce teraz coś zrobić z tym grobem, prawda, coś tam nie dać tą sprawę. I to bardzo pięknie, to bardzo dobrze świadczy. Ale są miejscowości oczywiście, gdzie do tej pory nikt nie chce pamiętać, jak Ani właśnie to mówiłem. Jest taka miejscowość niedaleko z Rechnic, może zna niektórym, prawda, z literatury, pisarka noblistka austriacka Elfriede Jelinek pisała sztukę na ten temat, prawda, Rechnic, gdzie w tym samym czasie, chyba 180 czy 200 Żydów zostało rozstrzygane, do tej pory nie znaleziono, do tej pory nie znaleziono, bo po wojnie ludzie miejscowi nie chcieli powiedzieć, gdzie jest ten grób, nie chcieli powiedzieć. I teraz może naprawdę już nikt nie wie. Bardzo możliwe, prawda? Ale tak nie powinien być, prawda? Tak nie może być. O, jest. Ja mam takie pytanie, ponieważ pan Rainer Hess, który jest wnukiem Hessa, komendanta Auschwitz, powiedział kiedyś w takiej bardzo emocjonującej rozmowie, że gdyby on mógł, to on by zabił swojego dziadka. Oczywiście potem już się tłumaczył, tak, że to było w emocjach, bo to było podczas jego pierwszej wizyty w Oświęcimiu. A ja chciałem zapytać, jak jest pana stosunek do ojca? Pewnie to pytanie padało wiele razy, natomiast to mnie ciekawi. To było oczywiście, teraz już pan nie mówię tego w sposób impulsywny, tak jak on zapytany, przypadkowo w ogóle przez grupę, ja też. Przez grupę Żydów, ale czy kiedykolwiek miał pan podobną jakąś takie, przepraszam za to pytanie, taką emocję w sobie, tak? Czy jeżeli pan był pytanie, dowiaduje się pan, że ojciec kazał mu strzelać jakąś grupę ludzi i czy była jakaś taka, jakaś panu, nie wiem, no, agresja, chęć? Nie. Tak, krótko odpowiedź nie. Wie pan, tutaj myśmy słyszeli o tej książce. Ja teraz nie będę tutaj dyskutować na temat na przykład książki Niklasa Franka. To ja nie mam prawa do tego, bo on jest obecny. Ale Niklas Frank tak samo, przecież on pisze z taką nienawiścią tą złą książkę, prawda? I jeszcze moim zdaniem gorsza, bo ja nie ukrywam się. Uznaję się, to nie jest dobra książka, literacka to jest, moim zdaniem to jest katastrofa. A jeszcze gorzej jest książką o matce. Jest jeszcze moim zdaniem. Więc ja tych uczuć nigdy nie miałem. Nie. Wie pan, ja czuję się, bądź co bądź. Wiem, że jestem synem mojego ojca. Też czuję pewną lojalność do mojego ojca, do mojej rodziny. Ja nie znam mojego ojca, więc może mam wygodniejszą, taką wygodną sytuację, prawda? Niklas Frank to była inna sytuacja, prawda? Też nie wiem, to jest chyba swojego rzadka, nie znam. No. Więc ja nie pozwolę sobie na to. Też to nie jest moje podejście do tego problemu. Prawda? Ja piszę te swoje książki zawsze z pewnym dystansem. To nie znaczy, że piszę te książki bez emocji, bo nie da się pisać bez emocji tak, o takich sprawach. Nie można. Ale to nie jest moje podejście. Nie. Wie pan, dla mnie ten główny problem polega na tym, że ja zdaję sobie sprawę. Ja pochodzę z tej rodziny. Zostałem wychowany w tej rodzinie. I panu powiem, miałem najlepszą babcię na świecie. Najlepszego dziadka na świecie. On był, naprawdę oni mnie kochali, otoczyli mnie miłością prawdziwą. Miałem fantastyczne dzieciństwo, chociaż to były czasy, jak to się mówi, trudne. W Polsce mieliście trudne czasy, myśmy też mieli trudne czasy. No to były powojenie, prawda, ewakuacja tego, owego, prawda. Ale jednak oni tak mnie kochali i byli
dla mnie najlepszymi. I dziadek, i babcia. Zdaję sobie sprawę, jestem, ja do tej pory to wiem i za to im dziękuję. Z drugiej strony, ja wiem, że to były jednak straszni ludzie, bo moja babcia, głównym ideologiem w tej naszej rodzinie, to była babcia. Ona była twardym człowiekiem, bardzo twardym. To było, prawda, no i głównym ideologiem tej rodziny, prawda? To nie dziadek. Dziadek już trochę się rozpił, prawda? Ale on też był strasznym człowiekiem. Te wojny, jakieś wszystkie jakieś aryzacje w Amsztetnie, skąd oni pochodzą, to on zrobił. On też był adwokatem. Wszyscy w tej rodzinie byli adwokaci. Więc oni też nie mogą powiedzieć, że to była inteligencja pomysłowa. Inteligencja prowincjonalna, ale jednak inteligencja. Po studiach wszyscy studiowali prawo, więc powinni wiedzieć, co jest dobre, co niedobre, prawda? A co pozwolone, co nie. Więc nie, ale ja zdaję sobie sprawę, że oni byli najlepszymi dziadkami, babciami, prawda? Mój ojciec też na pewno był dobrym ojcem, dobrym kucharkiem mojej mamy, prawda? On był wielką miłością. A z drugiej strony straszny człowiek. I to właśnie na tym ten świat polega, na tym ten problem polega. Że jak weźmiemy, dobra, czy to są potwory, czy to są jakieś psychopaci. Było psychopatów, niemało nawet, prawda? Niemało psychopatów. A tam, czy to my byli? Mój ojciec nie był psychopatem. Nie podejrzewam, nie sądzę. Nie był normalnym człowiekiem. I to jest jeszcze trudniejsze to zrozumieć. Ja takie osobiste pytanie. Proszę bardzo, jak chleba. Motywy studiowania polonistyki. O, to jest trudny temat. Nie, to nie, nawet nie jest trudny. Tak, to nie jest trudny temat, ale to jest bardzo osobiste, bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja tutaj teraz nie jestem dumny z tego, co ja powiem. Bo ja to studiowałem slawistykę, polonistykę na przykład mojej babci. Czyli na złość babci. Ja to nikomu nie radzę, żeby wybrał studia na złość babci. Bardzo nie mądre. Ale w naszym wypadku to było tak. Ja zostałem wychowany w tej rodzinie, jaka była, prawda, nazistowska na 100%. I kiedy przyszły te czasy, żeby decydować, co ja studiuję, to babcia, bo ona decydowała w tej rodzinie, prawda, ona była głównym ideologiem i ona była bardzo mocna. Ona mówiła, a ty studiujesz germanistykę. Bardzo lubię niemiecką literaturę, prawda? Ale wtedy powiedziałem błyskawicznie, to na pewno nie. Slawistykę. I przyznam, że wtedy w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. W ogóle nie miałem pojęcia, prawda? Bo pochodzę właśnie z tej burżuazyjnej rodziny Polaka, prawda, w Linzu. Też nazista, miał ogromną bibliotekę, ale z polskiej literatury pamiętam dokładnie dwóch autorów. Jeden był Sienkiewicz Włowatys, no nie bardzo polska książka, prawda, nie można powiedzieć. Drugi to chyba, o ile się nie mylę, był Raymond Chłopi, prawda? I to było wszystko, to było wszystko. I ja wtedy nie pamiętam, że ja, i wtedy miałem 18-19 lat, dużo czytałem. Polskiej literatury nie znałem. Nie znałem. I to bardzo powszechne było w Austrii. Ja nie byłem przeciętnym, można powiedzieć, bo naprawdę dużo czytałem. Prawda? I to była rodzina tak zwanych Bildungsbürgertum, jak to się mówi po niemiecku. Polskiej literatury myśmy nie znali. I też słowiańską literaturę. Rosjan jeszcze. Dostojewski, Tolstoy, prawda, to jeszcze, ale innych Czechów, Polaków, nie. Więc to był idiotyczny z mojej strony, ale na dobrze mówisz, nie narzekaj.